jest ciągle Skasjanowicz. 7,43 w ubiegłym sezonie, 7,50 w tym roku. Dobrze biega na 200 metrów Popowska. A na torze trzecim Marika Popowicz, dużo mówiłem o tym, że powróciła po różnych kontuzjach, że wciąż biega 7,31, że ma minimum na halowe Mistrzostwa Świata, bo ono właśnie 7,32 wynosi, a więc ona o 1/100 sekundy szybsza. Rekordzistka Polski seniorek, rekordzistka Europy juniorek, wynik 7,13, z tym wynikiem rozpoczęła ten sezon Ewa Swoboda, no i zobaczymy jak dzisiaj. Obok niej Anna Kiełba-Sińska, 7,31, dwa lata temu 7,40 w tym sezonie. Na szóstym Cleo Van Buren, Amerykanka, 7,20, rekord życiowy, 7,46. I Rachel Johncock, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. 7,24 w ubiegłym roku, ale w tym roku tak szybko Brytyjka nie biega. I słabiutki start miała w tym półfinale Lina Grinickaitė, reprezentantka Litwy, 7,26. To dobry wynik życiowy, no nie tak dobry jak Ewy, 7,44 w tym roku. Najlepszy wynik w tym roku na świecie to oczywiście Daphne Schipper z Karlsruhe, 7,07. Tam też Barbara Pierre ze Stanów Zjednoczonych, 7,9. Dina Asher-Smith, 7,11. A szósta na świecie jest w tej chwili Ewa Swoboda z rekordem polskim, 7,13. Tym uzyskanym 30 stycznia. No i teraz Luz Swoboda do mety, Polka na torze czwartym. Na torze czwartym. Ważny jest ten start i to przejście od tego niskiego wyjścia do samego biegu, więc to będziemy obserwować. Swoboda. Ruszyła od razu. Katapulty, fenomenalnie, ma prędkość. Marika Popowicz też dobrze, ale na dystansie traci. Wygrywa z dużą przewagą. 7! Ale ile? 0,8! 0,8! Zamiast 80 to 0,8! No. To jest drugi wynik na świecie w tej chwili. 7,09 była Barbara Pier, 7,08 Ewa. Mówi 7,07! Wyrównany wynik na świecie. Fenomenalnie. Daphne Schipper, no rewelacja. Mówiliśmy to, Przemek. Ten pierwszy bieg, bardzo szybki, 7,16, przetarcie, oczywiście wyższy poziom i musiało tak się skończyć, 7,07. No, wyrównany, no. Najlepszy wynik w sprincie, no bo przyzwyczailiśmy się, że mamy dobrych miotaczy, że coś nam wychodzi w skokach, czasami na długich dystansach, ale w sprincie od czasu, kiedy Janusz Szydłowski, menedżer, tutaj gotów uściskać, czy trenerka Joanna też gdzieś jest w pobliżu, wierzymy. Iwona Krupa, tak, jest tam w pobliżu, ale mała oszalała po prostu, no 7,07, tego się nie spodziewa Daphne Schipper, to jest mistrzyni świata na 200, wicemistrzyni na 100. A ta mała jeszcze nie ma żadnego wielkiego tytułu, a już jest jedną, no znaczy równorzędną partnerką dla... No i pamiętajmy, że to jest halowy rekord świata juniorek. 7,7 pod dachem. Żadna dziewczyna mająca 19 lat. Ewa Swoboda, Uroduli Domel, Gardzielewski. A teraz jeszcze raz możemy obejrzeć ten bieg. Marika wyszła dobrze, ale jednak ten luz... Zobacz, no, fenomenalny ciąg biegowy ona ma, miękkość biegania, start świetny, świetne przejście od tego wychylenia takiego do samego biegu. Tutaj nie było momentu zawahania. No i to przetarcie, o którym mówiliśmy w tym biegu półfinałowym na 7,16, tu zaprocentowało 7,07. Daphne Schipper i Ewa Swoboda, dwie najszybsze sprinterki świata. Czwarty start to jest Ewy Swobody w tym sezonie. Czwarty start, 6,8 bieg. Niewiele kobiet w historii lekkiej atletyki złamało 7 sekund. Rekordzistką świata, wiadomo, jest reprezentantka